Górki Czechowskie 23 października 2016 roku. Jesteśmy tu w pół roku. Po pierwszej mojej wizycie związanej z zasypywaniem jednego z najbardziej cennych przyrodniczo terenów w obszarze Górek Czechowskich. Z ostatniej informacji otrzymanej od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie do czasu uprzątnięcia tego terenu znalezionych bez uzasadnienia, nawiezionych bezpodstawnie odpadów, materiałów budowlanych i obcych mas ziemi, do czasu ich wywiezienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie zawiesiła postępowanie mające na celu ustalenie zagrożenia i szkód powstałych w środowisku. Co prawda do stwierdzenia wyginięcia lęgów ptaków, które znajdują się na drzewach i krzewach, które zostały uchronione przed zasypaniem, nie trzeba czekać aż do wiosny, bo licząc co najmniej 2 miesiące od powzięcia informacji o usunięciu zalegających tu bezzasadnie odpadów, obcych mas ziemi i materiałów budowlanych, to będzie miesiąc grudzień, więc myślę, że do wiosny co najmniej będzie trzeba czekać z ustaleniem zagrożenia i szkód powstałych w środowisku. Być może, że do wiosny przyroda sama odżyje. Nie pokażę Państwu całości tego obszaru, bo pomimo właściwego zaopatrzenia w środki zabezpieczające w postaci wysokich gumowców, dojście tam pieszo oznaczałoby zatopienie albo utopienie w masach błota, które powstało po intensywnych opadach deszczu. A między innymi ze względu na kwestie hydrologiczne obszar ten nie powinien był być w jakikolwiek sposób odkształcany, już nie mówiąc o zasypywaniu. Po tamtej stronie widać nadszarpnięte skarpy, a tak jak już kiedyś mówiłem, na bazie doświadczenia wieloletniego operatora koparki, doprowadzenie tego terenu do stanu sprzed jego zasypania jest fizycznie i praktycznie niemożliwe. Będzie się to wiązało z naruszeniem struktury terenu, będzie się to wiązało ze zniszczeniem tego, co jeszcze gdzieś tam być może ocalało. W tej sprawie myślę, że niebagatelny wpływ miało oświadczenie złożone do protokołu przez jednego z mieszkańców miasta Lublin o istnieniu tuż przed zasypaniem tego terenu, tuż przed rozebraniem części skarb, kolonii chomika europejskiego, tego ściśle chronionego na całym obszarze Unii Europejskiej gatunku fauny. Tak wygląda aktualnie część strefy ESOCH, czyli ekologicznego systemu obszarów chronionych, ustalona dla miasta
Lublin. Tak wyglądają skutki składowania odpadów i obcych mas ziemi w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Teraz łatwiej będzie dostrzec, dokąd sięgały te hałdy odpadów i obcych mas ziemi w momencie, w którym nie wstrzymano tych działań. Wydaje się, że do zimy będzie poważny problem, żeby uporać się z wywiezieniem odpadów i obcych mas ziemi, które nawożone były przez niemal pół roku. Czy to oznacza, że przez ten czas będziemy bezczynni? Nie, wręcz odwrotnie. Działania ochronne w przedmiocie górek czechowskich przed ich zabetonowaniem ciągle trwają i nabierają coraz bardziej merytorycznej formy. Uruchomiony został portal lublinianin.pl. Redagowane są i kolportowane materiały informacyjne i ulotki. I trwają również inne działania, o których będziecie Państwo na bieżąco informowani. Prosicie, więc nie pozostaje nic innego, jak te prośby zrealizować i pokazać inne części Górek Czechowskich, które zostały potraktowane nie mniej brutalnie poprzez zasypywanie ich również odpadami i obcymi masami ziemnymi. W tamten obszar udamy się w przyszłym tygodniu z wykorzystaniem interaktywnych okularów, dlatego że droga będzie zdecydowanie dłuższa niż spacery tu po obszarze strzelnicy, więc dla bezpieczeństwa własnego i napotkanych spacerowiczów uwolnię sobie ręce, korzystając z okularów, które będą czyniły to samo, co w tej chwili robię za pomocą tabletu. Teraz udamy się, drodzy Państwo, w miejsce, gdzie od ponad 2 miesięcy dokonywane są działania niezgodne z prawem, a pomimo tego od tych 2 miesięcy stosowne wydziały Urzędu Miasta Lublin nie podjęły żadnych działań, które miałyby je ograniczyć i przerwać. Tu kolejne wysypisko odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Tak wygląda pryzma odpadów z poziomu Górek Czechowskich. Grzybów w tym lesie nie ma, ale są za to drzewa. Drzewa wycinane,
które po 2 miesiącach od zgłoszenia, włącznie z geolokalizacją, pani w biurze miejskiego architekta Zieleni z rozbrajającą szczerością stwierdziła, że któż miałby tych drzew pilnować w lesie. Faktycznie, któż miałby pilnować drzew w lesie? Jest las, są drzewa, się ścina, się rżnie, jest deska, jest sęk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kończy się bateria. W urządzeniu rejestrującym jeszcze podejdziemy kawałek do kolejnego miejsca. No ale któż miałby tych drzew pilnować? Chociaż nie da się ukryć, że ubyło to, co przesłaliście Państwo do mnie w formie zdjęć, ale być może że jednak była jakaś interwencja. Nie pozostaje nic innego, jak w dniu jutrzejszym zadzwonić i dopytać w biurze miejskiego architekta Zieleni, jaki jest wynik zgłoszenia. Andrzej Filipowicz, tym razem z lasu w Górkach Czechowskich. Do widzenia i usłyszenia.